vitam vitam beach party is up and we have five new heroes in this video i will talk about purple surfer mortimer he's the only non-featured new legendary hero so let's see if he's good mortimer is dark faction roach. great class if you give him emblems he will have chance to dodge direct damage from special skills he's a part of beach party family so this give him a bonus for 1-2-3 heroes minus 20-40 minus or minus 60% damage received from damage over time status effect not game-changing but cool maybe dot damage is not very popular on top level of competition but this might be helpful in, in some fights he also has two passives this character has innate resistance against water damage water damage is kinda niche and I would rather see different passive because family bonus already reduces dot damage, but it is what it is. And when this character casts their special skill, all enemies receive two hundred and two water damage over two turns. This one is good. Two o two over two turns. It's okay. It scales with attack stat and troops. Roach is most offensive class in game with eight attack nodes on talent tree so you can reach over 150 per turn this is a passive so it bypasses taunt and triggers even on mindless attack he has 846 on attack 861 on defense and 1507 on hp really well balanced stats and this is a nice surprise usually offensive rogues have low defense if you want to give him emblems you should Go full attack and prioritize defense over HP. Fully maxed, he will have 1164 on attack, 1146 on defense, and 1986 on HP, and he will start each battle with 20% attack for 6 turns. If you don't have strong troops, you might need mana perk on Talent Tree. Usually, with tactical heroes that can block enemies. Some guys want to use defense and HP build, but does anyone build Kulervo for HP? This is waste of potential, especially on Roach. Go for attack. Mana speed is average, so he needs ten tiles to go off. Of course, you can speed him up to nine, and this is crucial. That's why you might need mana node. His tidal waves. Deals 480% damage to the target and minor damage to nearby enemies. The target and nearby enemies get silenced for three turns. The caster and nearby allies resist new effects that block usage of special skills for three turns. So let's break it down. Deals 480% damage uh, to the target and minor damage to nearby enemies. Okay, splash damage, 480% to the target and 240% to nearby enemies. You think that's not a lot? Erlang Shen hits for 475%. That's a really strong hit. The target and nearby enemies get silenced for 3 turns. Okay, skill block. That's great. So if you won't kill all hit enemies, they will be silenced and you have huge advantage in fight. Usually, if you can't use special skills, you lose. Just remember that some heroes are immune to silence. Also, clerics and monks can resist this effect. The caster and nearby allies resist new effects that block usage of special skills for three turns. Okay, another cool effect. So, you're getting immunity to silence um, and mindless skills. That's cool. But outside Rush, those skills are, are not very popular. You can find Cupido, maybe Hohenwerth, but of course, yeah, we can also find Alfriki on some lineups. Just be careful against second costume of Leaks cause she has superior dispel. She deals damage with chance to dispel and silence after that. Is Morty good? Yes, he's fantastic. Great stats in class, okay family bonus nice passives, huge splash damage and silence. On top of that, nice buff for him and nearby allies. Average mana is acceptable for skill like this. Some may say that meta speed is fast, but what about heroes like Aramis or Hurricane? Dark Faction fits in current year defensive meta. He can be set as tank or flank and doesn't matter if you're using 3 2, 3 1 1, or 2 2 1 on attack, he fits pretty much each attacking team. You can use him with color stack or like off color support. Maybe he's not the type of Titan hero, but high attack stat and silence can be useful there. On challenge events, he's pretty cool if you're using dark team. Issue is that purple color is not very popular there. We need Dart Hero with Share Damage debuff to change that. On towers, he's good, but remember that on late stages, silence will last only one turn. On bloody battles, speed matters. His average mana, that's still acceptable. Roach class is always great there. On top of that, he deals high damage and silences the enemies. On buff booster, same story. Great hero there. He also casts buff on three allies, and with few buffs active, he hits really hard. On Rush, he'll be ready with 6 tiles. Skill control is amazing on Rush. He deals tons of damage, blocks 3 enemies, and protects 3 allies. Amazing hero, especially on attack. But even on defense, he might be strong in some lineups. Overall. Morty is great. Fantastic stats and class. Nice passives and amazing skill. Of course, fast speed would be better, but he would be completely broken. As dark faction, he fits defensive meta and he's good on attack in pretty much each team. Unfortunately, chance of getting him this event is like 0.1%. That's awful. So, if you have him, congrats. Is it worth to chase him? It's up to you. I want. He's definitely worth Tabards, emblems and ethers So, let me know what you think about him. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Ruszyła impreza na plaży i mamy pięciu nowych bohaterów. W tym filmie opowiem o fioletowym surferze o imieniu Mortimer. Jest jedyną legendarną, niewyróżnioną postacią spośród tych nowych, więc zobaczmy, czy jest dobry. Mortimer jest łotrzykiem frakcji mroku. Świetna klasa. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę uniknąć em, obrażeń bezpośrednich z umiejętności specjalnych. Jest częścią urodziny imprezy na plaży i to daje mu bonus. Za jednego, dwóch lub trzech bohaterów ma minus 20, minus 40 lub minus 60% obrażeń otrzymywanych z efektów ze statusu obrażeń w czasie. Nie jest to może coś zmieniającego kompletnie rozgrywkę. A może właśnie te obrażenia w czasie nie są jeszcze zbyt popularne, szczególnie na tym wysokim poziomie rozgrywek. Natomiast oczywiście w niektórych walkach to może bardzo pomóc. Ma również dwie umiejętności pasywne. Ta postać ma wrodzoną odporność na wodę. Mówiłem to już wiele razy: obrażenia od wody są troszkę niszowe. Um, raczej widziałbym tu zupełnie inną pasywkę, pan Mortimer, widziałbym tu inną pasywkę ze względu na to, że bonus rodziny um, już obniża te obrażenia w czasie, no ale jest jak jest. Morty powrócił, więc lecimy z drugą pasywką. Podczas rzucania umiejętności specjalnej przez tę postać wszyscy wrogowie otrzymują 202 punkty obrażeń od wody przez dwie tury. I to jest bardzo dobra pasywka. 202 przez dwie tury to jest ok. Natomiast to skaluje ze współczynnikiem ataku i oddziałami. Łotrzyk jest najbardziej ofensywną klasą w grze, jedyną mającą 8 talentów w ataku, więc tu można uzyskać ponad 150 obrażeń na turę i z racji tego, że jest to pasywka, to to omija chociażby prowokacje i odpala się nawet w momencie, kiedy macie na sobie furiacki atak. Morty ma 846 ataku, 861 obrony i 1507 punktów życia. Bardzo dobrze zbalansowane statystyki i to jest niespodzianka, ponieważ zazwyczaj ofensywne postacie z klasy łotrzyka mają niską obronę. Jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść ścieżką ataku, a następnie wybierać obronę przed punktami życia. W pełni zrobiony będzie miał 1164 ataku, 1146 obrony i 1986 punktów życia i będzie zaczynał każdą walkę, mając plus 20% więcej ataku przez 6 tur. Jeśli nie macie silnych oddziałów, możecie potrzebować talentu MANY na poziomie 8 drzewka talentów. I tutaj też, jeśli chodzi o te taktyczne postacie blokujące, to niektórzy gracze lubią budować je bezpośrednio w obronę i w punkty życia. Natomiast czy ktokolwiek budował w obronę i punkty życia takiego kulerwo? Uważam, że to jest strata potencjału postaci, szczególnie na łotrzyku. Idźcie w atak. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. Oczywiście można go przyspieszyć do 9, i to jest bardzo ważne, dlatego możecie potrzebować tego talentu many. Jego fale pływowe zadają 480% obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom. Cel i pobliscy wrogowie zostają wyciszeni przez 3 tury. Bohater i pobliscy sojusznicy zyskują odporność na efekty, które blokują umiejętności specjalne przez 3 tury. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 480% obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom. Ok, czyli główne obrażenia celowi 480%, a pobliskim połowa, czyli 240%. Myślicie, że to nie jest dużo? Erlang Szen uderza za 475%. To jest bardzo silne uderzenie. Cel i pobliscy wrogowie zostają wyciszeni przez trzy tury. Ok. Blokowanie umiejętności specjalnych to jest zawsze super sprawa, więc jeśli nie wybijecie tych trzech przeciwników, to będą wyciszeni, a wy zyskacie bardzo dużą przewagę w walce. Zazwyczaj, jeśli nie możecie użyć umiejętności specjalnych, przegrywacie. Pamiętajcie tylko, że niektóre postacie mają odporność na wyciszenie i klerycy oraz mnisi również mogą się oprzeć temu efektowi. Um... Bohater i pobliscy sojusznicy zyskują odporność na efekty, które blokują umiejętności specjalne przez trzy tury. Okej, okay. kolejny świetny efekt. Więc um, dostajecie odporność na wyciszenie i furiackie ataki. To jest bardzo spoko sprawa. Natomiast poza szturmem, nie spotykamy tych efektów bardzo często. Oczywiście można w niektórych ustawieniach spotkać Kupido, czasem Hohena... a. No, od to malfrikę też w niektórych ustawieniach. Natomiast bądźcie ostrożni przeciwko drugiemu kostiumowi Lixiu, ponieważ ona ma ten super talent dezaktywacji. Czyli najpierw zadaje obrażenia z szansą na dezaktywację i wtedy dopiero trafia wyciszeniem. Więc mimo blokady jest w stanie ją zdjąć i was wyciszyć. Czy Morty jest dobry? Tak, jest fioletowy. Fantastyczny, sorry. Świetne statystyki, i klasa. Okej, okay, bonus rodziny, niezłe pasywki, ogromne obrażenia i wyciszenie. Dodatkowo rzuca fajne podbicie dla siebie i pobliskich sojuszników. Średnia mana jest do zaakceptowania dla takiej umiejętności specjalnej. Niektórzy mogą powiedzieć, że tą szybkością many z mety to jest szybka mana, natomiast co jeśli chodzi o takie postacie jak Aramis czy Huragan. Frakcja Mroku pasuje do obecnej mety obronnej. Można Mortiego ustawić zarówno na tanku, jak i na flance. I jeśli chodzi o atak, to nie ma znaczenia, jakim systemem gracie, czy 3-2, czy 3-1-1, czy 2-2-1. Pasuje właściwie do każdej drużyny atakującej. Można go użyć w silnym kolorze albo użyć jako zewnętrznego koloru wspierającego. Może Morty nie jest typem postaci do walki z tytanami, natomiast wysoka statystyka ataku i wyciszenie może się tam przydać. Na wydarzeniach jest całkiem niezły, jeśli używacie drużyny mroku. Problem jest taki, że mało kto gra drużynami mroku, bo póki nie dostaniemy bohatera fioletowego, który rzuca podział obrażeń lub działającego jak Franc, to raczej ten brok nie będzie zbyt popularny. Natomiast na wieżach jest całkiem niezły. Tylko pamiętajcie, że na tych późniejszych mapach to wyciszenie będzie trwało tylko jedną turę. Na krwawych jatkach szybkość ma znaczenie. On ma średnią manę, to jest do zaakceptowania. Klasa Łotrzyka jest tam bardzo dobra. Dodatkowo zadaje bardzo duże obrażenia i wycisza przeciwników. Na podbitych ulepszeniach ta sama historia świetna postać do tego trybu dodatkowo rzuca podbicia na siebie i pobliskich sojuszników, a mając na sobie kilka aktywnych podbić, jest w stanie uderzyć bardzo mocno. Nasz turmak będzie gotowy po sześciu klockach. Kontrola umiejętności specjalnych jest fantastyczna na szturmach. Morty zadaje ogromne obrażenia, blokuje trzech przeciwników, chroni trzech sojuszników, fantastyczny bohater, szczególnie w ataku, natomiast również w obronie w niektórych ustawieniach może się sprawdzić. Podsumowując, Morty jest świetny: fantastyczne statystyki i klasa, niezłe pasywki i rewelacyjna umiejętność specjalna. Oczywiście szybka mana byłaby lepsza. Ale wtedy byłby kompletnie przegięty. Jako frakcja mroku pasuje do obecnej mety obronnej i jest dobry w ataku praktycznie w każdym ustawieniu. Niestety szansa, żeby go trafić na tym evencie, wynosi 0,1%. I to jest jakiś koszmar. Jeśli go trafiliście, gratuluję. Czy jest wart tego, żeby go ścigać? Zostawiam tą decyzję Wam. Ja nie będę. Natomiast zdecydowanie jest warta bartów, talentów i przełamania limitu. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.